Dzień dobry, witajcie moi drodzy w Diablo 3 tym razem. Słuchajcie, no bo normalnie czuję się jakbym nie nagrywał od wieków, jakbym od wieków nie publikował totalnie niczego na YouTubie. No, bardzo was przepraszam, niestety w moim życiu prywatnym tak, a nie inaczej się sprawy potoczyły, że nie miałem niestety na to czasu. Tym razem próbuję wrócić. Póki co powracam z Diablo, jakoś mnie tak... A może zgramy sobie czarownikiem. Jakoś mnie tak troszkę wzięło. Między innymi, oczywiście, zatwierdzamy. Między innymi myślę, że dlatego... Myślę... No właśnie, zobaczcie. Chwilę się... Udręka 2, może chwilę się nie gra i już się język plącze. I lecimy sobie normalnie. Rozpoczynamy. Okej. Okay. Słuchajcie, między innymi dlatego Diablo, że no po prostu produkcja Diablo 2 tak mnie urzekła, a tak byłem zakochany w tej grze, że no cóż, Diablo 3 kupiłem, może nie jest tak świetna jak była dwójka, ale też może być. W młodości powtarzano mi, że jestem wyjątkowy. Wiecie co, darujemy to sobie. Polecimy sobie. Oho, okej. Okay. Polecimy sobie od razu tak. Gwiazda musi być blisko. Lecimy. Okej, okay, dobrze. Moi drodzy, to akurat Diablo jak Diablo nie planuje. Czy jeszcze? W sumie nie wiem. Nie wiem, czy planuje z tego zrobić jakąś serię, czy nie. Na razie gramy sobie tak randomowo. Zaczynamy taką zupełnie nową rozgrywkę. Ponieważ w zasadzie nie bardzo wiedziałem. W co tak zagrać? W sumie mógłbym ten Starwa, tak, ale jakoś nie w tej chwili, powiedzmy. A miałem, pomyślałem może nawet o The Binding of Isaac Rebirth, prawda, ale no tutaj za dużo patrzeń mamy. Ale jakoś nie. No okej, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy jakąś nową umiejętność. Promień mrozu. Okej, okay, spoko. Może być. Dobra, spoko, może być. Tutaj mamy jakichś naszych frojndasków. Dzień dobry. Żery to. Przybywam tu z powodu proroctwa. Okej, dobra. Musimy tutaj ich rozwalić. No słuchajcie, generalnie mam kilka fajnych, ciekawych pomysłów, tak mi się wydaje, na jakieś ewentualnie nowe serie czy temu podobne. Także mam nadzieję, że już niedługo zacznie się dziać. Może nie z takim rozmachem, jak przez jakiś czas wstawiałem dosłownie tych odcinków. Kilka, nawet jednego dnia przez jakiś czas było. Pamiętam, że jak jeszcze te dosyć kiepskie, ale jednak rozrywki z Darkest Dungeon robiłem. Porozmawiałem z Leo. Okej, w porządku. No to się pojawiały nawet po dwa odcinki dziennie. No może w tej chwili nie dam rady niestety, gdyż sesja się zbliża, ale już chyba wracam do tego nagrywania, do normalnego toku. A, okej, okay, bo jesteśmy, gramy kolejny sezon, dobra, w porządku. Także myślę, że już zacznie się coś ciekawego pojawiać, między innymi ty jesteś może Wiedźmin? Zobaczymy. Okej. Okej, okay, możemy z wami tutaj powalczyć troszkę. Jak ostatnio, znaczy ostatnio, jak jakiś czas temu grałem w Diablo i to próbowałem zacząć od razu na tej udręce ostatniej. I ojejciu, po prostu były jakieś jajca z kapitanem. Okej, okay, a jeszcze zajdźmy sobie tutaj. Jesteśmy oblężeni od 6 dni. Wujek Deckard nadal się nie znalazł. Kapitan Rumford i reszta tracą nadzieję. Staram się ich podtrzymać na duchu, ale jeśli pomoc nie nadejdzie szybko... No cóż, jeśli pomoc nie nadejdzie szybko... Dobra, lecimy. W ogóle jak widzicie, pomyślałem o tym, żeby może z Diablo nie nagrać już takiej rozgrywki po przejściu tej głównej fabuły, tylko właśnie fabułę od samego początku. Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Atakują barykady! Okej, okay, lecimy zabić plugawą matkę.
Tutaj to ja trochę skipuję te teksty, tak myślę, że nie będziemy wszystkiego wysłuchiwać, tylko ewentualnie jak coś możemy doczytać w międzyczasie, powiedzmy, no to po prostu doczytamy, właśnie tym się zajmiemy. Ja mam wrażenie, że ja tej matce nic nie biję. Nie. Okej, dobra. Okej, w porządku. Lecimy sobie po resztę. No tu mamy jakieś. Descartes Kane. Spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach zamieszkujących nasz świat. Ale wciąż wraga mną widok plugawych matek. Są tym, co pozostało z dwórek królowej Asylii, które zostały zamordowane. Potrzebuje więcej tajemnej mocy. Magii. Żywią się teraz trupami i wymiotując nimi tworzą nowych ożywieńców. No okej, to się troszkę dowiedzieliśmy. Mamy kolejną tajemną wiedzę, ale szczerze, średnio chce mi się to odpalać. Co my tam mamy? Mandragor wypatroszony. Okej, w porze. Czy, a kurde, w sumie nie w porze. Ty, hopie. Hopie, gdzie mnie le... Gdzie mnie z tym? Ej, dobra. To mi się średnio podoba, słuchajcie. Gdzie mnie leziesz, cepie jeden? Gdzie mnie cepie? Muszę zobaczyć, pod którym... Dlaczego ja już nie mam żadnych... mikstur, ani temu podobnych? Halo? Dobra, chodź tu. Chodźcie tu, to mi żołnierze pomogą. No jednak... Co za jajca? Jeszcze tak to mnie nie wywalało. Dobra. W sumie to nie byle jaki poziom. To jest w zasadzie udręka, także nie ma co tutaj szarżować za mocno. Kurde, chyba sporo się pozmieniało, jak ostatnio grałem. W tej chwili, zobaczcie, ja nie mam... To w ogóle załóżmy sobie. Ja nie mam żadnego czego? Ja nie mam żadnych mikstur w ekwipunku, a mimo wszystko jak mi zejdzie, no co jest, jak mi zejdzie cooldown, mam coraz więcej mocy, to mogę używać jakby kolejnej, tak? Czyli po prostu jedynym ogranicznikiem jest w tej chwili cooldown, co jest takim dosyć fajną taką ciekawą zmianą. No, się nie spodziewałem. Całkiem fajna opcja. W ogóle strasznie byłem nieprzekonany do tego Diablo. Tak jak mówiłem, byłem tak wręcz zakochany w tej produkcji, jeżeli chodzi o Diablo 2. Że jak zobaczyłem trójkę i zobaczyłem, że nie mogę sobie tych speli podczas walki zmieniać, w sensie, no nie wiem, dysponować tam wręcz nastoma spelami, no to jakoś tak, jakoś mi to troszkę przykro było. No i idźmy stąd. Gdzie mnie tu? Dobra, lecimy po te plugawe matki, tylko to chcę zobaczyć. Okej, w porządku. Może być i tak. Dzień dobry. Lecimy. Bardzo chętnie już bym powprowadzał jakieś część przynajmniej z moich pomysłów, bo naprawdę na kilka ciekawych rzeczy wpadłem, które mógłbym wrzucić na ten kanał, ale jakoś kurde próbuję się zabrać za to i nie bardzo mi to wychodzi z tym nieszczęsnym czasem, jakoś nie podchodzi, kurde, wróć, a no właśnie. Miałem wrażenie, że mi nie zalicza w ogóle tej tajemnej mocy. Matek, nie? Że jakoś tak, że zabijam i nie liczy, ale liczy, okej, w porządku. No dobra, lecimy sobie dalej. Spadowa, nie chcę mi się tych kurde wszystkich zombiaków rozwalać po kolei, bo cóż, co to jest? Wilgotna piwnica, a do tej piwnicy to chyba nawet sobie zejdziemy, bo ja tam pamiętam, tam były zarąbiste potworki. Kurde, teraz schodzę do tej piwnicy, a zresztą zobaczymy, co w niej jest. Mam dość tajemnej mocy. Dobra, nie gadaj.
okej. Okay. Potrzebuję tajemnej mocy. Sobie tutaj. A. No, dobra. Co? Sobie pozbierajmy troszkę, a zresztą. Co ja się tutaj będę bawić z tobą? Okej, okay, mamy tutaj szarfę. No, na razie zakładajmy wszystko jak leci. Dobra, tu weźmy się uleczmy i zobaczmy, co tutaj mamy w piwnicy. Czy mamy to, co ja bym chciał? No i co mi tu wyskoczy? To nie to, tylko ożywieńce, tylko zombiaki. Słuchajcie, kiedyś... O kurde! O Jezu! Nie! Idź mnie pan stąd! O nie. Nie dobrze. Niedobrze, okej, wskrzesimy się tutaj. O tyle fajnie, że ja mogę sobie teraz... O właśnie, dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc, lecimy sobie dalej. Wchodzę do piwnicy, jak tylko kupiłem Diablo trójeczkę, nie? Wchodzę do takiej piwnicy, właśnie też wykonuję tego questa na te plugawe matki. Wchodzę do tej piwnicy, a tam taki jeżozwierz, taki podobny jak w tym, jak i w Diablo dwójce był na początku. I taki jeżozwierz. I kurczę, ja patrzę na nazwę, jakiś boss, nie? Jakiś boss jeżozwierza. Patrzę na nazwę, tam mięsny jeż po prostu. Ja to zobaczyłem, myślałem, że padnę ze śmiechu. Genialna opcja, genialna. O. Te. Troszkę was za dużo mi się, no. No, jebcie na ryj, a co tam, sru. Tak, wszyscy nagrywają Wiedźmina, wszyscy grają w Wiedźmina, ja siedzę i kaleczę w Diablo, no po prostu, w sumie. Niestety nie mogę tego zrobić. W sumie lepiej w Diablo niż, nie wiem, w Pokémony. Pokémony na emulatorze Game Boya czy coś. Okej, okay, dobra, pięknie. Cały pięty, cały pięty poziom. Ciekawe, czy pięty ogolone przynajmniej. Okej, okay, dobra, i co teraz? Zaj plugową królową w starych ruinach. No dobra, spoko. Może być tak. Gdzie mogą być stare ruiny? Te ruiny. No, sobie darujemy piwnicę. Dzień do... A, już widzę gdzie. No słuchajcie, to może nie być wcale takie proste, jak mi się wydaje. Między innymi ze względu na to, że tyle tu jest tych matek chrzanianych. A, dobra. No, słuchajcie, nie, chyba to chrzanie i po prostu lecimy tak, że siema. No dobra, mam wrażenie, że to może nie wystarczyć. Bardzo mi się to nie podoba. Jakby to kurde rozegrać jakoś sensownie. Myślę, jak wcześniej jeszcze były te ewentualne potki. Ale nie, kurde, też cooldown schodził, też nie mogłem się uleczać non-stop. Też musiałem poczekać. No to jest bardzo problematyczne. Nie wiem jak to zrobić. Czy najpierw może wybić. Te spawnujące te zombiaki same matki, a dopiero później zająć się królową. Czy. A w ogóle odkryjmy sobie ten. No właśnie jest. Kurde, problem ich wszystkich tam jest za dużo. Pora sprawdzić moje umiejętności. Ciema. Jeszcze czekam. O kurde. Nie zauważyłem, że nam cooldown nie szedł na ten. No i znowu fail. To jest jeszcze problem. Kurde, tyle ich tu jest, że... A Jezu, no. Jakby was tutaj sensownie... No nie, to są jakieś jajca, kurde. Mamy udrękę 2, tak?
Normalnie aż zacząłem rozważać zmniejszenie poziomu trudności. Nie jestem w stanie ich zerować w żaden sposób. Wiecie co, może i tak zrobimy. Jestem cieniasem, ale zmniejszmy sobie przynajmniej o jeden. Przecież nie wiem, czy to tak dużo. Ej nie, no zmieni, jakbym trochę większe im obrażenia zadawał, nie? Mam takie wrażenia. Wow. Sru. No i tak padnę, i tak mnie to nie uratuje. Słabne. Możesz. No dobra, zróbmy tak. Nie! O kurde. No właśnie, dzień dobry. Okej, okay, dobra. Jakby was podejść. Weźmy w ogóle, przejdźmy sobie tutaj. I teraz tak. Zastanówmy się chwilę. Nie, dobra. Zróbmy tak. O, i lećmy na mistrzu. Nie włączajmy, mam... Myślę tak. Nie włączajmy udręki, dopóki nie zdobędziemy żadnych sensownych itemów. Myślę, że najpierw wypadałoby wybić jakiś poziom, zdobyć przynajmniej trochę tych itemsów zakichanych. Kurde, no i tak, jeden hit i leżę. Odzyskałem okay. Zdrowie. Siema. Pomocy! By się przydało. Oj, by się przydało. Dobra. Dobra. Okej, on ma połowę hapsa. To nie jest źle, słuchajcie. Nie jest tragicznie. No dobra. O nie. Kurde, misklik. Dobra. Potrzebuję leczenia! No i nie powiem. Miło by było jakąś potkę dorwać. O kurde. Niestety nie mogę tego zrobić. W porządku, dobra. No i giń. Giń, śmieciu. Pięknie. No i ślicznie. Okej. Ulecz mnie. W porządku, super. Dobra, weźmy sobie teraz tak. Teraz chwilę się zastanówmy. Zanim... Okej, to już widzę. Zbyt dużo nie zmienimy. A czy nie ten. Zbyt dużo nie ogarniemy przed walką z królową. Ale może już to będzie łatwiejsze. Dobra, ciebie w ogóle rozwalmy. Póki ciebie widzę. No i lećmy. Lećmy. Siema. Gdzie jest wasza matka? Dzień dobry. No i lećmy. Lećmy. Troszkę was tutaj wszystkich za dużo. Nie, no słuchajcie, dobra. Wystarczyło z udręki zejść i jakoś idzie. Pięknie. Może nawet troszkę za bardzo to sobie ułatwiłem wszystko. No, troszkę zlamiłem, ale dobra. Może mi to jakoś wybaczycie, szczególnie, że dzisiaj to taki troszkę filmik, w zasadzie nagrywam już po drugiej tak sobie, usiadłem przed kompem i tak, no, generalnie mi coś nagrał, nie? No tak, ale co? No i padło na Diablo. Tak więc myślę, że jakoś mi wybaczycie za godzinę i za to, że jakoś dawno nie nagrywałem, to i mi nawet zupełnie gadka nie wchodzi o tej porze i po tak długiej przerwie. Ale ja się w tym wprawię i będzie zdecydowanie lepiej, słuchajcie. Dobra, i teraz tak, jeszcze zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. To mało mi potrzebne, tak szczerze. Wszystko jest mi mało potrzebne. To załóżmy, bo nic nie mamy. Ten materiał rzemieślniczy to sobie wrzucimy do skrzyneczki. Zrobimy tak. To sobie wrzucimy do skrzyneczki. To sobie posprzedajemy. Czy ulej... Czy ja mogę u ciebie, moja droga? Nie, nie mogę. To będę mógł... Będę mógł... Tu? Dzień dobry. Ciebie też nie mogę? Że jestem szczęść głupoty, no dobra, no. Możesz przemówić lej. Okej, spoko, dostaliśmy galioty.
Pięknie, super. No ja bym bardzo chciał sprzedać gdzieś coś u kogoś. Halo? A, czekajcie, dobra. Mam. Okej, w porządku. Won. No i dobra. No i dobra, zagadajmy jeszcze z tobą. Wspólnie poszukamy twojego. Okej, w tym momencie na stare ruiny, z tego co pamiętam, to do domku Lei i będziemy tam dalej ratować jej wuja. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj i w tym filmie, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Na tym skończymy naszą rozgrywkę dzisiaj, naszą przygodę. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Nie wiem, czy w tej chwili z Diablo, nie wiem, co się w tej chwili pojawi. No, tak czy inaczej, czy nie było, czy co by to nie było, czy Diablo, czy Don't Starve, czy może jeszcze jakiś z moich pomysłów, z moich idei, być może jakichś drobnych poradników, czy też gliczy do Don't Starve'a, czy temu podobnych gier. Serdecznie was zapraszam, no i co, i trzymajcie się, do następnego razu, hej!